Ale jedzie ostro tym tasakiem kurczaki. Kości strzelają, jakby to, nie wiem co, jakby samą skórę kroiła. Ja takiego robaka ja widziałam dzisiaj w sklepie. Chodził sobie? No. Language Thai. Do melu lom na ri lam phung na chai dam. You can taste. Witam, pozdrawiam z jakiejś wiochy za Pattają, ale takiej ruchliwej wiochy, gdzie jest jakieś duże targowisko, jakiś market. Idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje, bo jest tutaj tak bardzo po tajsku. W Pattaji czegoś takiego za bardzo nie ma, a z racji, że właśnie jesteśmy gdzieś poza miastem, gdzieś, gdzie praktycznie są sami Tajowie, nie ma żadnych farangów, że tak to powiem, żadnych białych ludzi, tylko sami lokalsi, to i miejsce może będzie trochę inne, także już Wam tu pokazuję, co tu się dzieje, bo ruch jest naprawdę bardzo duży, bardzo dużo ludzi, no i tak jak mówię, no sami Tajowie. Tam mamy jakieś takie ciuchy, jakieś inne rzeczy, tam zobaczcie w ogóle, jakie takie deski, jak to w ogóle wszystko wygląda. Oj kurde, czekajcie. Także ciekawie tu jest. Tutaj też jakaś taka chatka, wszystko drewniane, takie kurde, starodawne. O, na przykład tutaj w czwórkę na skuterze po lewej. Także jest ciekawie. No, tutaj na przykład dziecko w takim wózku. A nie wiem, właśnie zgubiłem dziś Dorotę i Emmę. Cholera, gdzie my się tu teraz znajdziemy? Cholera, ile tu się dzieje. Tu mamy kukurydzę, tam jakieś kiełbaski, tu jakieś... Takie szejki, nie szejki, nie ma cen, wszystko po tajsku. Tutaj pan coś zawija w sreberka, nie ma jakiegoś Pattaja. Ale ludzi, ale się dzieje. Po 7 batów coś, dwa tania. A ludzi, cała wioska się zjechała na zakupy. Tu jakieś surowe rzeczy, surowe mięsa. O, jak grzyby. Co tu się dzieje? Szok. Bardzo. Tak. Różne. Różne? Skórki są 20. Aha. A u nas chyba 50 są, nie? No, nie wiem. Wow, ale strasznie gorąco tutaj. Ale nawet sałata jest, jakieś warzywa. O jacie. No dobra, wejdźmy gdzieś tu w lewo jeszcze. Zobaczymy, co tu jest. O, na zdrówko. Ale to nie na wodę. A tutaj co? Jakiś omlet? Omlet jakiś. Mhm. Wow. No, omlet z sibudem. Może być ciekawy. Tam krewetki z niego wystawały. Mhm, papaja, robaki. Ole, tu głośno. 50? To dobra cena. Robaki. No, myśmy teraz suszy właśnie. No to chodźcie. No. O, łapki. Ryby, nie ryby. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Jakieś kaczki, golonka. O, jak golonka ładnie wygląda. 40 batów, ale ciekawe za co. Sektor B. O, ale ludzi. Hej, powiem ci, że w Pattaji nie ma takiego targu. Masakra. O, tu ile wątróbek. O kurde, nawet surowe mięso. Wow. Serce jakieś chyba świńskie. No nieźle. Jak? A tutaj logo na tym mięso. Patrz, a ja wiem. Nie wiem. Pani, nie otwieraj, bo my nic nie bierzemy. Nie dziś. Następnym razem. Kurde, żeby się tutaj przecisnąć. No ale niby w lodówce jest, no ale to i tak. No. Dobra, może wejdźmy tu. O, tutaj mamy jakieś owoce. Banana.
takie ładne warzywa, szczypireczki po 20 batów, papryczki ładne. Co? No, też takie, na tym cieplutkim powietrzu. Takie tutaj świeżutkie kurczaczki. Wow. A co to jest to brązowe? Chyba krew, no. Tutaj świnka. No właśnie, tu już są takie przyprawione, no. Mięska, surowe, na grilla. Oktopusy. Brzuszki nawet chyba z łososia. Krewetki, nie krewetki, ja pierdzielę. Tu jakieś ryby poporcjowane. Kaki? Kaki, no za 10 batów za kilo. A u nas to chyba z 50 batów kosztuje za kilo. No to nie jabłka. 3 za 50 batów. 3 jabłka za 50 batów, czyli 3 jabłka za 5,50. No a to tak. A wszędzie jest jedno jabłko za 80. No, pan już daje ostro reklamóweczkę. Ładować, nie żałować. Co? Jabłuszka? Czy jabłuszka za 50 batów? No, już bez jaj. No, jeszcze żywe, widzisz? Ryby jeszcze oddychają. Tam pan skuruje do miski. W misce raczej, ale do miski. No, wszystko jest. Wszystko. O, kraby nawet są. Co to? Ślimaki. Ślimaki wyciągnięte z muszli. O, robaczki. To, to może być coś ciekawego, powiem ci. Nie wiem co, ale coś ciekawego. O, żaby są. Patrz, żaby i takie jeszcze małe kurczaczki. Ja cię. Patrz. Nie dotykaj. To jest żaba. Skąd ona taka napchana? Co jest? Czemu ona taka napchana? Napchana? Nie wiem czemu taka napchana. Tam węgorze są. Sumy. Są węże. O, węże? Albo węgorze. Nie wiem, że węgorze to są. Nie no, węże chyba nie. Nie, już to są wodzie. Węże nie mają tego. No takie, no węże, no tylko jakieś, jakaś taka odmiana, ja się nie znam na wężach, totalnie się nie znam, mogą to być jakieś takie zaskrońce, może coś, ale no takie węże, no. To węże, węże, o patrz jakie tu żaby u góry. No, żywe, żeby nie wyskoczyły. This is snake? No, pan nie rozumie. Bo jak je dotyka, to nie muszą, to nie mogą być niebezpieczne. No raczej nie są niebezpieczne. Tutaj patrz jak makrela, no bo to jest chyba makrela. Co? Nie wiem, ma. Okej. Okay. Nie mam... może byśmy zjeli taką makrelę. Kurde. Chyba na kolację? Nie wiem, zapytaj się homacz. A ja wiem. Wiesz, większą. Większą? Wiesz, większą. Którą? Obojętnie, no. Tą? Tą. Tą, tu. Dysk. Trzymaj. 120 chyba mam. Ja mam też. 120 batów, czyli jakieś 13 zł za taką wędzoną makrelę. To dużo? Chyba nie dużo. Nie wiem sam. O, jeszcze sosy do tego, ostre, ryba, full wypas. Thank you. Ale jest gorąco. Co jest? Za 35, a na wow. Niskiej ulicy 80. No, nie jest różnica. A ile to? Nie wiem. Są krótkie czy a ja wiem, co to jest. Pani jedzie jak automacie. Ja pierdzielę, ale przecież ona to z tymi kościami, z tym wszystkim. Co to później z tego? Aha. No. Ale mokra też, spocona, gorąco. I jedzie. Ale jedzie ostro tym tasakiem. Kurczaki. Kości, kości strzelają, jakby to, nie wiem co, jakby samą skórę kroiła. 50 batów.
50 batów za dwie nóżki z kurczaka i ryż. A to tak, okej, cena. No jeszcze tam tylko nie byliśmy na końcu. Mi tylko po głowie ta golonka tutaj chodzi za 40 batów. Mhm. Jakie żaby. Emi, patrz jakie żaby. No. Ja się. Duszone jakieś. No. Jakie żaby. Ja takiego robaka ja widziałam dzisiaj w sklepie. Znaczy nie, takiego nie. Chodził sobie? Żywego, no. Zielony, nie? No. Tutaj jakieś goloneczki ładnie wyglądają. O, tam jakiś crispy pork chyba. O, ale ładnie wygląda. No, chyba tak. Emi, patrz, tutaj są po 15 batów, a wyglądają też dobrze. Może weźmiemy jedną na próbę. Co? Nie. Weź, nie wiem, weź dwie. Za 30. Masz drobne, czy nie? Pojęcie. No chyba liczy. Chyba no, tak. Liczy. Chociaż... Ale ma takie włoski fajne. No chyba liczy. Tutaj surowe mięso wieprzowe. Ale wygląda naprawdę dobrze ogólnie to mięso. Czekaj, już idę. Ale no tak kupione tutaj na takim straganiku, na tym upale. Ja nie wiem, ile takie mięso może wytrzymać w takich temperaturach, żeby się nie popsuło, ale oni tutaj normalnie tym handlują. Pasztet trochę? Proszę? No taki jakiś jak pasztet, no coś jak pasztet. A my też skórkę? No. Skórki też wziąłeś? Daj spróbować. Daj mi tą jedną. O jakie. Ale przeszczące. A, patrz. Tutaj chyba po 40 batów są, ale takie sama golonka po prostu. Ale tak, no takie kawałki bez ryżu. To tam też były po 40, po 60. I sami Tajowie, bo jesteśmy na wiosce poza miastem, gdzie normalnie turyści nie przyjeżdżają. Dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Prawdziwe tajskie miejsce, gdzie można zrobić prawdziwe zakupy. Muszę wam powiedzieć, że próbuję nogi tej za 15 batów. Bardzo smaczna. Taka właśnie na takim głębokim oleju usmażona. Mięciutka. Ej, słona, no, bardzo słona. Mega. Polecam tutaj jabłka, bo są tanie, a wszędzie są bardzo drogie. Chcesz sobie? Ogryź? Skórki? Ja polecam skórki smażone. Goryś gryzła. Ej. Padnie. Nie, dajcie kawałek. Jezu, zostaw jeszcze. No powiem wam, że warto czasami wyjechać trochę za miasto na takie właśnie miejsca bardzo tajskie, bardzo takie lokalne, no bo można spotkać fajne rzeczy. Tutaj właśnie w ogóle jak pojeździliśmy trochę po tych terenach, to jest bardzo tak dużo palm, takie wioski różne. No jest tak naprawdę krowy, bawoły i w ogóle dzieje się tutaj no dużo więcej niż w mieście, tylko pod tym innym względem, pod tym wiejskim względem, no. Więc warto się gdzieś wybrać trochę dalej też. Można fajne naprawdę rzeczy spotkać. No i to w sumie tyle, ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tym, co tutaj właśnie widzieliśmy, tym targowiskiem, bo totalnie inne miejsce niż te takie w Pattaji, które są specjalnie pod turystów jakby zrobione i są tam na tych targach sami turyści, a tutaj są sami Tajowie i dobre ceny, dobre rzeczy. Są też inne rzeczy niż normalnie można kupić na takim targowisku, które jest pod turystów przygotowane. Adora, coś tu jeszcze chcę chyba kupić. Co tam? Whisky with herb. A, with herb. Yeah. No, z tymi. Z ziołami, no. Z ziołami jakimiś. How much? This name, Sue 11 Toa. Do, nie rzu lom. Okej. Language Thai, right? Yeah. Do mai lu lom nari lampung kra chai dam. Okay. You can taste. Can taste. Which one the best? No. Which one is the best? I need to this 20 baht. 20. But 50 baht. Okay. 100. 100. Kurde, się boję, żeby mi oczy po tym nie wyszły. No, za 20 batów możemy jedno wziąć. No to które? No nie wiem. So, what is the best? Which one? Oh, like Sang Som, like Hong Kong. Is? Big 3%, yeah? How many? Yeah, liquid. 30. 30%. Okay.
Okej, okay, bierz tą pierwszą z brzegu. Tą czerwoną? Okej, okay. Thank you. Thank you, papunka. No, no, don't, no need. No, 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 one need. Bye. Bye. O kurde, jeszcze jakieś 30% whisky rozwodnione z jakimiś ziołami na próbę. Za 20 batów, za 2,20, 2 złote 20 groszy na próbę. Ja mówię, stój, puszczam ich, a ty idziesz. Ale mi tu. Tam tylko w oddali widać wieżowce, szczyty samych największych wieżowców w samym mieście, a my jesteśmy Haodong. Rybka okazuje się pierwsza klasa, bardzo taka tłuściutka, fajna, mięciutka, super uwędzona. Bardzo, bardzo smaczna, także za 100 batów, za 11, za 120, 120 to za 120 batów, bo to większa, no to naprawdę się opłacało, bo jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna, także jeśli komuś teraz narobiłem smaka na makrelę wędzoną, no to sorry. Mięso bardzo delikatne, mięciutkie, białe takie, eleganckie, no naprawdę pierwsza klasa makrela. A ty co? Suchy ryż? Sticky rice? Mhm. Klejący ryż? Jest bardzo dobry, bo ma taki smak, taki... Kleju. Kleju, smak kleju. Nie! Oni tam dają ten, co ty bierzesz do kartek, klej, żeby skleić ten ryż. No a jak myślisz, że czym go sklejają? Do slajmów tym kleju. Tym do slajmów. I później jest taki sklejony właśnie. Ale noga bardzo dobra, to też. Tutaj dodatkowo jeszcze w tej rybie odpowiednia ilość odpowiednich tajskich traw, czy jakichś takich właśnie różnych rzeczy, które są w środku, co dają naprawdę takiej delikatności tej rybie, że po prostu to jest jakiś szok. Dodatkowo taki na pewno też ostry, ale właśnie do seafoodów zazwyczaj jest taki dawany, tak? To jest taki? Ale to jest inny. Inny? To jest taki trochę limonkowy, czekaj, dam ci. O kurde, to jest jakiś jeszcze taki... Taki inny. Jakiś taki koprykowy, jakiś taki trochę, jakiś taki... Taki limonkę czuć tam jakiś? Limonka, no taki rzeźki, ale dobry sos. Ostry, ale no ostry, ale sosy naprawdę, ten jest przepyszny. No i jak już wszyscy najedzeni, to zapraszam na kolejny odcinek, znowu z Phuket, z pięknej plaży, która znajduje się blisko miasta Patong, gdzie mogliśmy zaobserwować pokaz słoni. Bardzo ciekawa plaża, słonie zachowują się bardzo ciekawie, tak jak na przykład ten maluszek, młody słonik, kombinuje, ale naprawdę było śmiesznie, przyjemnie i warto to zobaczyć, także ciekawe miejsce. Można sobie zrobić sesję ze słoniami, jeśli ktoś tylko chce. Tak więc jeśli tylko chcecie zobaczyć tą plażę, chcecie zobaczyć słonie i co tutaj jeszcze, jakie inne zwierzęta znajdują się na tej plaży, to zapraszam teraz do obejrzenia tego filmu. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla Wam się ikonka, w którą możecie bezpośrednio kliknąć i przejść do tego wideo. Zapraszam.